Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Medieval Dynasty. Ale się dzisiaj porobiło, co? Same Dynasty, kurczę. Jak nie Sengoku, to teraz mamy Medievala. No ale dobra. Działamy, słuchajcie, bo mamy tutaj rozdział drugi, mistrz przetrwania i mamy zastawić pułapkę na króliki. Mamy również wykonać drewnianą włócznię, kamienny nóż, mamy upolować dzikie zwierzę, no i przetrwać sezon. Oczywiście równolegle jest też historia u Niegosta, mamy porozmawiać z Dobroniegą. Natomiast pierwsza zasadnicza kwestia, bramy, ogrodzenia, meble i dekoracje, gdzie to? A co to? Śnieżka? O, patrz. Ale jaja. No dobra, fajne, fajne. O, pułapki. O to właśnie chodzi. A królika to my tutaj, jak widać, mamy. Mam stworzyć, proszę uprzejmie, to tworzę. Więc niech i tak będzie. Okej. Okay. Proszą nas również o zrobienie drewnianej włóczni. No, na to jedna kłoda pójdzie, dobra. Okej, okay, i teraz drewniana włócznia, ale wiecie co, jedna drewniana włócznia to może być zdecydowanie za mało. To może być za mało. Może ja bym w takim wypadku postarał się jednak o trochę więcej włóczni. Sobie tutaj podziałamy. Gdzieś tutaj chyba zająca słyszałem. Gdzieś chyba hałasuje. No ale dobra. I jeszcze jedną brzuskę zetnę. I z tego wszystkiego zrobimy, słuchajcie, włócznie. A tutaj to i tak później, jak już będzie łopata, to ogarniemy jakiś dom. Tutaj dom stanie. Także to nie jest tak, że ja wycinam te drzewa bezproduktywnie. Drewniana włócznia. No, słuchajcie, myślę, że 4, w sumie to 5, to będzie gitara, nie? Tak mi się wydaje. Także będziemy działać. Okej. Ja muszę, słuchajcie, tutaj co jakiś czas, przepraszam was, zapisywać grę, bo coś strasznie obciąża kompa i komp się wyłącza wręcz. Znaczy gasą monitory i takie tam. Więc myślę, że tak będzie lepiej. Dobra. Chodźmy na polowanko. O. Zając. Dobra. Chociaż w sumie powiem szczerze, ale kurde się wystraszył skubany i to ciśnie. Dobrze, jeżeli tak po cichutku byśmy podeszli i spróbowali upolować te zajączki, to może by się udało. O! Jeden sobie stoi, drugi sobie kica, a ja bym tego chciał tutaj. O, masz. No dobra. No tak, ale my jeszcze potrzebujemy kamienny nóż zrobić, więc kamienie zbiory, tam chyba patyki też były potrzebne i powinno nam się to udać. Zobaczmy. Kamienny nóż, tak. Mamy też przetrwać sezon. No to sezon, to jeszcze trochę, tak? Ja bym chętnie... tu miałem brązowy nóż. Ale dobrze, weźmy sobie ten kamienny na razie. No skoro go zrobiliśmy, to go wykorzystajmy. Ja bym z prawdziwą przyjemnością tego zająca, o. No popatrz, no. Jakoś oskurował, tylko kurde, ale żeś się, o, królik. Dobra. Co zyskujemy? 2 futra i 2 mięska. No dobrze. Zawsze coś do jedzonka. Babka lekarska by mi się przydała, bo kurczę blade, z tym zdrowiem to troszeczkę podupadłem. Jak we mnie drzewo ciepnęło. No ale dobra.
Zobaczmy, słuchajcie, bo tutaj trzeba będzie przygotować to. Jak to się robiło? Rozpal. No, dawaj, dawaj. Okej, okay. I twórz. I teraz co? Inne owsianki, zupy. Nie no, inne. Ja bym chciał... Co ja bym chciał? Aha, ale to w takim razie to nie tu. Mięso z sosem. Nie, to tutaj w takim razie. Twórz. I ja bym chciał te dwa mięska sobie usmażyć, upiec. No, niech będzie. Tak sobie tutaj ogarnę temat. I elegancko. No dobra. Czyli mamy czym się posilić. Ja tutaj jeszcze chyba suszone mięso miałem. Więc osuszone mięso można tutaj zjeść. Solone rybie mięso albo suszone rybie mięso, no to w ten sposób zrobię. No i dobra. I co? I wypadałoby, słuchajcie, skoczyć do Gostowi ze względu na fakt, że tam jeszcze mamy tego uniegosta całego do ogarnięcia i może w tym czasie jakiś królik czy tam zając złapie się, więc my pociśniemy sobie tędy. Tutaj most do Rolnicy, a właśnie, słuchajcie, a propos mostu, to wy, tam ktoś z Państwa napisał, że niestety, ale no jest problem z mostami, podobno nie da się budować, a to niedobrze. My to już chyba penetrowaliśmy tutaj i raczej nic tutaj teraz nie będzie. Tak, to już żeśmy spenetrowali. Dobra, jak to tam na mapie wygląda? My jesteśmy tutaj, tak? A musimy udać się do Gostowi. A, to ja mogłem przejść, kurczę blade, na drugą stronę mostem, no to... A, dobrze, wrócę do tego mostu, niech i tak będzie. Bo to będzie szybciej niż jak ja będę tą rzeczką tutaj kicał. Zapomniałem, wiecie, dróg tutaj tak gdzie nie gdzie i teraz trzeba sobie przypomnieć, ale Denica, no właśnie, Denica. Ach, cholerka, jeszcze brudny jestem. Dobra, to się napiję, umyję. Niech i tak będzie. Czy ty się tu, synu, umyjesz? Umył się. Elegancko. Bardzo dobrze, prawidłowo. Dobrze, ale... Jednakowoż babka lekarska to by się przydała. Tutaj kiedyś, pamiętam, gdzieś obozowali zbóje. No i trzeba uważać. To, jak pamiętamy, to tutaj chyba w pierwszym bodajże sezonie mieliśmy swoją wiochę. Natomiast w drugim sezonie mieliśmy w zupełnie innym miejscu. Niemniej jednak, no... Każde z tych miejsc, które no było obsadzone, było zamieszkałe, zasiedlone przez nas, no było fajnym miejscem. Dobra, cisnę. Kilka wozów tutaj znalazłem, słuchajcie, po drodze do Gostowi. Ograbiłem i kilka fajnych rzeczy nawet znalazłem, bo było kilka mikstur, jakieś tam siekiery, nie siekiery, więc fajnie. Trzeba będzie zacząć korzystać z tej szybkiej podróży, ale to kosztuje, w związku z tym no nie mamy tyle pieniędzy, no jak widać 213. Trzeba zacząć zarabiać, słuchajcie. I to z dwóch powodów. Pierwsza zasadnicza kwestia to, aby kupić sobie kuszę, bo bardzo bym tego pragnął. Takie moje marzenie. A druga rzecz, no to właśnie na tego typu rzeczy. Dobroniega. Cześć, to ty jesteś Dobroniega, prawda? Miło cię poznać, jestem Racimir. Dzień dobry, okej. Zgadza się, ciebie również miło poznać, Racimirze. Co cię do mnie sprowadza? No i właśnie. Uniegos powiedział, że możesz mnie nakarmić. Nie jadłem godnego posiłku od tygodni. Albo głód, pragnienie i uniegos. Nie no, zagrajmy może troszeczkę kulturalniej. To zależy od tego, co dla ciebie znaczy godny, jednak mogę przygotować ci coś ciepłego i sycącego. Brzmi lepiej niż doskonale. Proszę bardzo, teraz opowiedz mi coś o sobie. Skąd znasz mojego męża?
nie ma zbyt dużo do opowiadania. Dopiero co przybyłem do doliny w poszukiwaniu mojego wujka Jordana. Nie spodziewałem się, że poszukiwania zakończą się tak szybko. Ach tak, to był przyjaciel u niego sta. Teraz sobie przypominam plotki o jego oczach takich jak twoje. Przykro mi z powodu twojej straty. Nie martw się, nawet go nie pamiętam. Wszystko, co o nim wiem, usłyszałem od matki. Zawsze podziwiała swojego starszego brata. Kochała go na zabój, nawet kiedy przestał ich odwiedzać. Wiele osób go uwielbiało z tego, co słyszałam. Było w nim coś wyjątkowego. Tak, ciężko dorównać takim oczekiwaniom, co? Jedyne oczekiwania, które powinny cię obchodzić, to twoje własne. Bądź takim człowiekiem, jakim ty chcesz być. Każdy jest kowalem własnego losu. Dziękuję ci, że to mówisz. Potrzebowałem to usłyszeć, ale nie mówmy już dłużej o mnie. Jaka jest twoja historia? Byłam częścią wędrującej grupy trubadurów. Nigdy nie zdołałam nauczyć się gry na żadnym z instrumentów, ale byłam całkiem niezłą śpiewaczką. Nasze podróże sprowadziły nas do doliny niedługo po śmierci twojego wujka. Wciąż pamiętam pierwszy raz, kiedy zobaczyłam u niego sta. Miał tyle smutku w swoich oczach. Jordan nie był dla niego tylko przyjacielem. Był jego częścią. Grupa opuściła dolinę parę dni później. Ja zostałam. Coś w aurze u niego sta mówiło mi, że to właśnie u jego boku jest moje miejsce. Pewnie zauważyłeś różnicę wieku. W sumie to nie. Co? Insynuujesz, że wyglądam staro? Skądże? W każdym razie wygląda na to, że to miłość cię tutaj zatrzymała. To wspaniałe. Tak. Można tak powiedzieć. Ewentualnie ślepota albo głupota. Może fakt, że nie znam się na ludziach. Cokolwiek brzmi właściwiej. Udawaj ile chcesz. Zakochałaś się mocno w dziadku ze smutnymi oczami i dobrze o tym wiesz. To prawda. Czasami wkurza mnie jak nikt inny, jednak nie potrafię już wyobrazić sobie brania oddechu bez niego. Ale nie będę ci zawracać głowy moimi ckliwościami. Z pewnością masz ciekawsze rzeczy do roboty. Rozmowa z tobą była przyjemnością, Dobroniego. Każda jej sekunda. Proszę, to niedużo, ale na pewno się przyda na początku drogi. W dzisiejszych czasach wszystko kosztuje. Bardzo to doceniam, ale nie oczekuję jałmużny. Poradzę sobie. Och, przestań, nie próbuj zgrywać bohatera. Wy mężczyźni. W porządku, w takim razie zrób coś dla mnie. Nie będzie to darowizna, a twoja pierwsza zapłata. Na to mogę się zgodzić. Czego potrzebujesz? Jest pewna rolniczka w wiosce, nazywa się Jaroniewa. Zazwyczaj to ona zaopatruje tawernę w żyto, jednak od pewnego czasu niczego nie dostarczyła. Moje zapasy są już na wyczerpaniu, a zaufaj mi, nie chcesz sobie nawet wyobrazić, co by się stało z tym miejscem, gdyby zabrakło piwa. Zajmę się tym. A kiedy już rozmawiamy o piwie, u niego poprosił mnie o wzięcie po butelce dla nas. Pewnie, proszę. Świetnie, dziękuję. Obiecał, że opowie mi historię o Jordanie. Och, rozumiem, cóż w takim razie? Dziękuję. No i dobra. Mamy dostarczyć do Uniegosta owsiane ale. 2 sztuki. No i dobra. No i co? Trzeba by dziada znaleźć. Ta dziad gdzieś tam się szlaja. Czekajcie, zapiszmy sobie po prostu tutaj tę grę, bo niestety nie mam czasu, żeby się cofać nie wiadomo jak bardzo, nie? O, ej, siedzi dziadyga, patrzcie, kurczę. Siedzi. Ej, dziadu. Rasimir! Cześć u niegoście! Właśnie patrzysz na dumnego posiadacza domu w dolinie, a do tego przychodzę dzierżąc piwa. Zaiste, dobrze wykonana robota. W porządku, pozwól w takim razie, że zwilżę usta tym bursztynowym dobrodziejstwem i zacznę opowiadać. Znałem Jordana przez 22 lata zanim odszedł. Był moim najlepszym i najprawdziwszym przyjacielem, bratem w zasadzie. Pamiętam dzień, w którym się poznaliśmy, jakby to było wczoraj. Miałem wtedy 25 lat i mieszkałem w dużym mieście Jelenberg, w którym się urodziłem. Nienawidziłem tego miejsca, ale był to jedyny dom, jaki kiedykolwiek miałem. Może kiedyś więcej ci o tym opowiem. Byłem jednak zmuszony, żeby sam się sobą zajmować i tak właśnie robiłem, wykonując jedyny fach, który znałem – kradzież. Byłeś złodziejem?
Zgadza się. I to cholernie dobrym, jeśli mogę dodać. Kradzież kieszonkowa to był mój chleb powszedni. Potrafiłem ukraść kawałek steka prosto z twojego widelca, a ty nawet byś nie zauważył. Niechciwość mną kierowała, a chęć przetrwania, lecz skłamałbym mówiąc, że nie sprawiało mi to frajdy. Kradzież to przestępstwo, niezależnie od powodu. Lepiej wysłuchaj mojej historii do końca, zanim zaczniesz mnie oceniać. Przepraszam, kontynuuj. W Jelenbergu odbywał się coroczny festyn. Zawsze sprowadzał tłum przyjezdnych do miasta. Pewnie możesz sobie wyobrazić, co to oznaczało dla kogoś z mojej branży. Mogłem wyrobić swoją dniówkę w zaledwie kilka minut. Podwędziłem kilka monet tu i tam, nieco biżuterii, parę nowych butów, aż wtedy zobaczyłem szlachcica z trzosem przywiązanym do pasa. Sakwa wręcz błagała mnie o wyzwolenie. Zakradłem się do niego przez tłum, tak samo jak robiłem po tysiące razy wcześniej. Bułka z masłem. Delikatnie chwyciłem za sakwę, kilka sprawnych ruchów i leżała mi grzecznie na dłoni. Jedyne co pozostawało to odwrócić się na pięcie i zniknąć tak jak zawsze, lecz nagle... Trach! Cóż się stało? Dostałem w mordę tak mocno, że myślałem, że to byk mnie kopnął. Byłem w takim szoku, że to co się stało dotarło do mnie dopiero jak upadłem na ziemię. W głowie mi huczało, ledwo widziałem na oczy. I wiesz jaka była następna rzecz, którą ujrzałem? Kolejny cios? Nie. Uśmiech. Szeroki, promienisty uśmiech na twarzy człowieka o dwóch różnych oczach. To był twój wujek Jordan. Ten, którego uznałem za szlachcica. Wyciągnął do mnie rękę i pomógł mi wstać. No i mamy do wyboru. Tak po prostu? Albo... Czy on sobie nie zdawał sprawy, że właśnie próbowałeś go okraść? Oczywiście, że sobie zdawał. Nie rozumiem. Taki już był Jordan. Widzisz, twój wuj był śmiercionośnie inteligentny. Najmądrzejsza osoba, jaką kiedykolwiek poznałem bez wątpienia. Potrafił dostrzegać w naszym otoczeniu to, czego nie widział nikt inny. Przewidywać wydarzenia. Był zawsze przynajmniej tuzin kroków przed kimkolwiek innym. Więc rzadkie sytuacje, w których ktoś go zaskakiwał, intrygowały go. A ty go właśnie zaskoczyłeś. Dokładnie. Jak się okazało, pomimo mojej porażki, i tak byłem bliżej obrabowania go niż ktokolwiek inny. I to mu imponowało. Zatem domyślam się, że przyjąłeś jego zaproszenie, dobrze mówię? A uważasz, że miałem wybór? W tamtej chwili byłem całkowicie przerażony tym człowiekiem. Także poszedłem z nim. Zabrał mnie do najdroższej i najbardziej zatłoczonej oberży w mieście. Przypominam, że to był dzień festynu. Samo wejście do środka zdawało się niewykonalne, ale jemu najwyraźniej to nie przeszkadzało. W ciągu kilku sekund siedzieliśmy już przy stoliku, będąc obsługiwani przez dwie karczmarki naraz. To było nierealne. W głowie jawiło mi się tylko jedno wytłumaczenie. To musi być właściciel tego miejsca. I kim był? A, i był nim? Tak miało być. Skądże? To była jego pierwsza wizyta w Jelenbergu. To wszystko wydawało się snem, prawdę mówiąc. Szczególnie, że nadal kręciło mi się w głowie od uderzenia. Byłem przekonany, że jest ze szlacheckiego rodu. Jego maniery, ubrania, sposób w jaki się ruszał i wysławiał. Aż nagle wyżłopał kufel piwa, jakby się z kimś ścigał. Wytarł usta rękawem i głośno beknął. Zmienił się ze szlachcica w nieokrzesańca. Ot tak, stryknięcie palcami. Odtwarzałem sobie później tę sytuację w głowie dziesiątki razy, zanim zrozumiałem, co się stało. To nie był błąd z jego strony, o nie. Żaden przejaw lenistwa czy słabości. On chciał, żebym to zobaczył, żebym zrozumiał. Co zrozumiał? Że to wszystko było ściemą. Widzisz, Racimirze, twój wujek był jedyny w swoim rodzaju. Prawdziwym wirtuozem, a jego instrumentem była jego pewność siebie. Co to w ogóle ma znaczyć? Wyobraź sobie zamknięte drzwi pilnowane przez dwóch uzbrojonych strażników. Pożądasz czegoś, co jest za nimi ukryte. Jakie masz możliwości dostania się do środka? Możesz wejść tam siłą, przekupić pilnujących lub odwrócić ich uwagę i otworzyć zamek wytrychem. A co zrobiłby Jordan? Po prostu idzie z podniesioną wysoko głową i żąda, by otworzono przed nim drzwi.
No i tutaj znowu mamy wybór, drodzy Państwo. Masz rację. To wszystko brzmi nierealnie. Nigdy tego nie wiedziałem o moim wuju. Historie mojej matki były zgoła odmienne. Albo druga opcja. Będę szczery. To wszystko brzmi na zmyślone. Ale pociągnijmy ten temat i wybierzmy opcję numer jeden. Były, ponieważ obawiam się, że znała ona zupełnie innego Jordana niż ja. Niż ktokolwiek w bandzie. Czekaj, banda? Och, drogi Racimirze, jeszcze tylu rzeczy nie wiesz. Nasza historia się tak naprawdę dopiero zaczęła, ale robi się późno. No dalej, nie możesz teraz skończyć. W porządku, powiem ci coś jeszcze. Kiedy wypiliśmy po tym piwie, to wypiliśmy jeszcze po kilka. Potem na stole pojawił się miód pitny, jeśli dobrze pamiętam. Rozmawialiśmy o swojej przeszłości, o swoich marzeniach i przekonaniach. Zaczęliśmy tworzyć jakieś pijackie, absurdalne plany na przyszłość. Cały czas byłem przekonany, że sobie tylko żartujemy. Następną rzeczą, jaką pamiętałem, była pobudka w jedwabnej pościeli. Zgaduję, że nie była twoja. Żartujesz? Pierwszy raz w życiu dotykałem takich tkanin. Do tego sufit w komnacie był tak wysoko, że pomieściłaby olbrzyma. Myślałem, że nadal śnię. Wtem do środka weszła służba. Byłem gotów brać nogi za pas, jednak zamiast rzucić się na mnie, podali mi śniadanie do łóżka. Naprawdę? Jak to? Coś ty... To wszystko było sprawką Jordana. Nigdy się nie dowiedziałem, jak do tego w końcu doszło. Jak tylko pytałem, to buchał gromkim śmiechem. Nawet po latach. W każdym razie tamtego dnia opuściłem Jelenberg razem z nim. Pierwszy raz przekroczyłem granicę murów miasta i nigdy tam nie wróciłem. To był dzień, w którym zrodziła się nasza banda, a 3 lata później była nas już 5. Prawdziwy zespół, rodzina. Nazywaliśmy się Drużyna Przypomnienia. O kurcze, ależ bym chciał tam być razem z wami. To wszystko brzmi niewiarygodnie. Nigdy nie miałem takich przygód jak wy i pewnie nigdy nie będę miał. Spokojnie, chłopcze. Nie zawsze było tak kolorowo i przyjemnie. Ale to już opowieść na kiedy indziej. Naprawdę zrobiło się późno, a ty pewnie masz dużo rzeczy do zrobienia. Przyjdź do mnie jutro, to porozmawiamy znowu. Tak zrobię. Dziękuję ci, u niego goście, za wszystko. No i dobrze, proszę państwa. Mamy poczekać do następnego dnia, elegancko. Ale ja myślę, że jeszcze tutaj... A, ten wypił browarek i już mu w głowie szumi. Ja myślę, że możemy tutaj co nieco zarobić. Hello. No, dobra niego, hello. Romansujemy, ale ty żoną u niego sta jesteś, kurczę. Mogłabyś się odrobinę posunąć, że? Best goods in the valley. No dobra, pokaż mi te swoje bimbały, towary. Brązowa strzała, czy to mi się może przydać? Ja, kurczę, ja nie będę z łuku korzystał, tylko z kuszy, więc mnie bardziej bełty interesują. Więc to bym mógł sprzedać. Co prawda, to nie jest zbyt wysoka cena. Miód pitny, no... Niech będzie. Brązowy nóż. Nie wiem, sprzedawać, nie sprzedawać. On ma wytrzymałość 82%. Wolę na razie z kamiennych korzystać. Chleb to... O, mam babkę lekarską. Kuźwa, ja jej szukałem tej. Ej, ty kuźwa ciapciaków, no. Chleb żytni... No ja mogę posilać się troszeczkę inaczej. Ale... A ten sprzedać. Ale dobra, na razie niech zostanie. Drewno opałowe to nie do sprzedaży. Co ja tutaj jeszcze takiego ciekawego miałem? O właśnie, te mikstury. Tylko, że no właśnie, mikstura siły. Na 120 sekund czas trwania. Nie, to wiecie co, ja sobie poradzę bez mikstur. A tutaj to warto jednak zarobić. Mikstura trzeźwości. Niedojrzałe jagody zebrałem skądś. Ej, śleś ty. Dobra, owsianka to do jedzenia musi pójść. Owsiany ale. Patrzcie, owsiany ale za 90. No to ja z prawdziwą przyjemnością jej to opylę za 360 i już mam 801, nie? Dalej. Co ja tu... Ruda żelaza. O, ruda żelaza. Kurczę, jak tego. To, tu jeszcze trucizna. Wiadra po 10,5? O. O. Ale wino gruszkowe. To je mogę sprzedać.
Włócznie rybackie. Włócznie rybackie na razie nie, ale te żelazne strzały to mogę. Tak jak powiedziałem, ja będę potrzebował bełtów. Worek 85,5 monetki. Chyba był po 90, jak był całkowicie sprawny. Dobra, mogę jej to sprzedać. Nie będę teraz potrzebował wora do niczego. No dobrze. I to chyba tyle, co bym mógł jej opędzlować. No żelazną siekierę wolałbym jednak zostawić. Piórka to się nie opłaca. No dobra, ale te worki, kurczę blade, no. Ciekawa sprawa. No żegnaj, Dobroniego. No, goodbye, goodbye, my love. Wiecie co? Weźmy tutaj zjedz. O, to ja zbyt wiele zdrowia to tutaj sobie nie ogarnę w tej chwili. No ale dobrze. Historia u niegosta, proszę państwa. Tak to się ogarnęło. No my musimy teraz poczekać do dnia kolejnego. Ja gdzieś tutaj sobie rozpalę ognisko i prześpię się przy ognisku, bo za bardzo nie opłaca mi się wracać do chałupy. Jest za daleko, tak żeby ganiać w te i we w te. Natomiast w tym odcinku to będzie tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.